Polski węgiel czeka dekoniunktura wynikająca między innymi z regulacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ale nie tylko. To także proces technologiczny, który będzie powodował, że wytwarzanie energii z węgla będzie przechodzić do przeszłości, będzie miało coraz mniejszy udział w zapewnianiu energii w polskiej gospodarce. Będzie tak ze względu na spadek rentowności tego źródła energii, dużego kosztu polskiego węgla przy coraz niższych kosztach węgla na innych rynkach, na giełdzie, z innych kierunków, ale także ze względu na to, że wytwarzanie energii z innych źródeł, im mniej emisyjnych, tym lepiej, będzie tańsze. Po prostu będzie się opłacało wytwarzać energię z innych źródeł. I te połączone czynniki, czyli z jednej strony oczywiście regulacje coraz bardziej ostre, a z drugiej strony rynek, który będzie coraz trudniejszy dla węgla, spowoduje, że to paliwo będzie wypychane z rynku tak czy inaczej. Czemu będzie towarzyszył generalny proces technologiczny rozwoju energetyki w stronę energetyki rozproszonej, w stronę energetyki niepotrzebującej paliwa kopalnego, ale wykorzystującej paliwo odnawialne, czyli słońce, wiatr i tym podobne. Polski sektor górniczy cierpi na niedobór reform. Od wielu lat politycy woleli bronić status quo, zamiast prowadzić trudne reformy, które tak naprawdę pozwolą ocalić sektor węglowy na skalę, która jest możliwa, bo węgiel nie musi służyć tylko i wyłącznie wytwarzaniu energii. On może posłużyć sektorowi chemicznemu, petrochemicznemu, może być wykorzystywany do innowacyjnych gałęzi gospodarki, takich jak na przykład rosnąca gospodarka wodorowa, ale żeby do tego doprowadzić, trzeba całkowicie przebudować system wydobycia i system wykorzystania węgla w polskiej gospodarce i należy odejść od systemu pamiętającego czasy komunistyczne, to znaczy czy się stoi, czy się leży, trzynastka, czternastka, deputat się należy, nie ma miejsca na przerost zatrudnienia. Konieczne są bolesne cięcia, ale także inwestycje w nowe maszyny. Tam, gdzie węgiel kopią dzisiaj ludzie, w przyszłości mogłyby kopać maszyny. To dzieje się już w Australii czy w RPA. Fakt, że czynnik ludzki będzie coraz mniej potrzebny, powoduje, że zmniejszenie zatrudnienia jest nieuchronne. Ale przecież nasi wspaniali eksperci z sektora górniczego mogą znaleźć zatrudnienie w innowacyjnych dziedzinach gospodarki gdzie indziej albo w nowych obszarach wykorzystania węgla. Więc właśnie mądra polityka zaprojektowana po to, aby przekształcić węgiel, musi się zacząć od bolesnych reform, bo inaczej się nie powiedzie. Inaczej rynek i tak doprowadzi do tego, że węgiel będzie schodził z niego.